dalej. Liceum, studia, nie wyobrażam sobie tego. Istnujesz plany na życie? Ja nie mam pomysłu na piątkowe popołudnie. No właśnie, co kombinujemy w piątek? Mój brat organizuje imprezę, więc raczej nie załapiemy się na wolną chatę. A ty co? Nadal snujesz życiowe plany? Co? Ja... Słuchajcie! Jesteście mi bardzo potrzebni! Zresztą jest to propozycja nie do odrzucenia, ze względu na naszą przyjaźń. Kontynuuj, chociaż podejrzewam, że nie jest to mowa dotycząca naszej przyszłości. Daj spokój, opanuj emocje. Myślcie o mnie co chcecie, ale zgłosiłam nas już do konkursu. A więc plan jest taki. Piszemy scenariusz filmu, kręcimy ujęcia, wkładamy całość i wygrywamy główną nagrodę. Ambitnie. Główną nagrodę to znaczy co? Wycieczka ze szczególnym ukłonem w stronę Pauli na... Na Jamajkę! Wow! Nie ma czasu na zdziwienie, do roboty! Wiecie co? Reszta z ekipy jest chyba u Urbana. Chodźcie! Baśka zaraz do mnie. Okej. Kaska i reszta. Jeśli chcecie polecieć na Jamajkę, to chodźcie. Kręcimy film. Musimy pokazać nasze kino. Dobra, ale o co chodzi? No przecież ci tłumaczę! Musimy nakręcić film o naszym kinie. Ścigali ciebie, czy chcieli obrabować bibliotekę? Najpierw ścigali kogoś koło kina, a potem im uciekł. Patrzcie, zawsze chciałeś mieć coś wspólnego z kinem. Teraz masz okazję. Dokręcimy film dokumentalny, zrealizujemy moje turystyczne wizje. Skoro chcemy nakręcić film, a nie jakieś bajki, to może nakręcimy dokument? Niech wam będzie. Ale moje dwie wizje i tak są najlepsze. I tak je będziecie podziwiać. Jasne! Wiecie co? Znam pewną osobę, która zna historię kina na wylot. Pomoże nam. Myślisz o tym starszym panu z bloku obok? Tak, to niezwykle ciekawa osoba. Niestety, muszę iść, ale będę intensywnie myślała, jak przeprowadzić jakiś poruszający wywiad. Do zobaczenia jutro. Śnijcie, nie śpijcie. Na razie! To co, postanowione? Kręcimy dokument? Spoko. Postaram się skontaktować z panem Czesławem. Ola! Olejka! Tęka! Gotowa? No pewnie, że tak. Siema, siema. Czarowałem mnie twojego ciała pięki. Chciałbym się pobujać z tobą bez tej piosenki. Tęka. Wesoło, autobus gotowy na wywiad? Widzę, że tak? Nie. No to chodźmy. A reszta? O, siema! Wiedziałam, że będą ostatnie spodziny. No tak. No tak. Dzień dobry, możemy panu zająć chwilkę. Proszę bardzo.
chcieliśmy nakręcić film o miejscowym kinie. Fajnie było zobaczyć, jak to kino kiedyś wyglądało. Czy moglibyśmy teraz tam zajrzeć? Oczywiście. Cieszę się, że nasza młodzież wychodzi tak z taką inicjatywą. Zapraszam w imieniu kina, tylko macie niewiele czasu, bo zaraz zamykamy. Proszę o to klucze. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Cześć! Już myślałam, że zaczniecie beze mnie. Gdzie mam to? Późniackie, w nagrodę przeprowadza ciebie w bibliotece. Chodźcie. Wow, a ty otwierasz. Ja nie wierzę nawet takiej inicjatywy, że w tej duchy. Albo się ktoś skradał i chce się ukraść, albo coś innego, no. Ktoś musi, no jak można być duchy, no może być, no. No nie, są tacy starzy ludzie, którzy przewidują, że coś jest, tak nieraz kupują nieboszczyka w domu, czy coś innego kupują, nie? I straszy, nie? No i później odnajdują ciało pod podłogą, tak teraz się było w tyle, to nie wierzę w to, żeby coś się takiego straszyło. Od przerobień tutaj nie straszyło mnie. Świadkiem raz w jednej sali. Dziewczynki, co wy tam macie, co wy tam robicie? A nic proszę pana, nic proszę pana. A ja pokażcie, powiedz, a to niech pan zobaczy. Wywołujemy duchy. O fuj, to kino nie działa chyba już od wieków. Nikt cię nie kwapi, by posprzątać zabytek. Jak było? Krąży bardzo ciekawa legenda o tym kinie. Podobno tutaj straszy. Haha, uważaj, bo cię zje. Teraz wyobraź sobie, że to wskakuje ci na plecy. Ej, daj spokój! To nie jest śmieszne. To już nie ja. Kręcimy? Ale co to było? Oj, dajcie spokój, to pewnie przeciąg. Urban, kamera gotowa? Kaśka, zaczynaj, akcja! Znajdujemy się w starym budynku kina, w małej miejscowości Poręba. Z miejscem tym wiąże się... Czy możecie w końcu przestać? Nie mamy zbyt dużo czasu. Widzieliście to? Brałyście coś? Co? Nie wiem. Nie pamiętam. Skoro jesteście takie przerażone, to wracajmy do domu. Widzę, że zabawę wzięliście sobie do serca tą legendę o nich. Przyjdziemy jutro, jeśli taka już uspokoicie. No, kurwa, uchwyciłeś kamerę w ten moment, kiedy z jamą pracowałam na stryku. Gdzie jest Wituś? Wiecie co? Chyba jesteśmy zmuszeni zostać tu na noc. Ja co? Katie, przecież to takie romantyczne. A tak swoją drogą mówiłeś serio? A wygląda jakbym nadal żartował. Drzwi są zamknięte, a dyra już nie ma. Nadal? Czyli to ty byłeś duchem? I co teraz, Mądrele? Przecież mówił nam, że mamy mało czasu. Jest taki zakręcony, że on nas zapomniał. Chodźcie do sali kinowej, tam się zastanowimy. Pani kary! Wysyłki.
Luty 91. Poranek. To są zapiski filmów, które tutaj leciały. Ale stary projektor. Widziałeś w podobnym zawierciu? Nie. Wiesz co, może nie dotykaj, bo zepsujesz. O, zobaczmy ten drugi. Ciekawe, czy jest taki sam. Co? Co to było? Ojej. Drzwi całe się zamknęły, chodźmy stąd! Widzieliście najnowszą część Zmierzchu? To chyba jeden z nielicznych filmów, które nowe części nadal zaskakują. Okej, jest może niezły, ale my mamy spędzić tu całą noc. A ty zajmujesz się hitami. Dlaczego wyglądacie, jakbyście zobaczyli ducha? Bo chyba... Ja nie wiem, ale... Widzieliśmy projektor, ale on jest bardzo stary. A działa chociaż? Nie, no co ty. Nadaje się do muzeum. Sprzedajmy na Allegro. Albo lepiej oddajmy do punktu zbiórki elektrośmieci. Może mi ktoś wyjaśnić, co tutaj się dzieje? Dzieci przemądrzałe, historie zapomniane, kino przestarzałe, fabuły oklepane, nowości bez mądrości, nieróżne od nicości. Jeśli teraz ten film obejrzycie, mnie życie w nim przywrócicie. Tęsknię za swą dziewczyną, do tej pory jedyną. Ciągle śnię o niej i marzę, że ją z tęsknoty obnażę. Dziękujemy. Czy to my mu pomogliśmy? Czy to się naprawdę stało? Chyba został nas ranek. Może łaskawy Dyro otworzył już drzwi. Szukaliście mrocznych przygód? Możecie mi to jakoś wytłumaczyć? Zostaliśmy chyba dłużej niż planowaliśmy, a potem już drzwi były zamknięte. Sugerujecie, że zostawiłem wam na noc w tym podróżnym gmachu? Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Nie musi być ten pierwszy raz. Chyba powinniśmy już iść. To była noc pełna wrażeń. Ach, te dzieciaki, mój na to śniły mu się ciepłe kraje, gdzie muzyka reka.